I miło oglądam też te wielkie postacie, tu są księża i ta szkoła słynie, a pani Babulewicz robi wszystko, aby ta szkoła jak najbardziej błyszczała i też bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Piersku szkoły są otwarte i wszyscy są mile widziani. Tak było, chyba tak jest i na pewno tak będzie. Ponieważ szkoła to jest miejsce dbania nauki, wymiany myśli, poglądów, a przede wszystkim szacunku do drugiego człowieka. To jest podstawa, żeby edukować przyszłe elity, bo takie one będą, bo licea są po to, aby kształcić młodzież, która będzie podejmowała zadania i wyzwania, zarówno zadania w zakresie kształcenia duchowego, przekazywania wiedzy, ale również różnych innych obowiązków państwa poprzez szczególne osoby, które były. I mamy też taką świadomość, że upamiętniamy tylko niektóre osoby, bo nie da się wszystkich upamiętnić, bo nie da się wszystkich pamiętać, ale bądźcie przekonani, że zarówno poprzez dyrektora Zaleskiego, który zakładał tę szkołę, jesteście wszyscy dyrektorzy upamiętnieni na czele z panią dyrektor tej szkoły. Bo jest pewna ciągłość tej historii, tego co robimy. Również nauczyciele są upamiętnieni poprzez tych, którzy tam widnieją, jak również upamiętnieni są uczniowie absolwenci, tak ważni jak właśnie pani Basia Wobolewicz, jak tutaj ksiądz Ryszard Zaleski. To są absolwenci tej szkoły, którzy dobrze o niej świadczą, którzy są zaangażowani i sobie cenimy wszystkich ludzi, którzy działają na rzecz tego środowiska i tej szkoły. Absolwenci pamiętają, że tutaj, gdzie siedzimy, to rosło drzewo, tutaj był plac. Teraz mamy aulę, mamy halę sportową, wiele innych rzeczy. Ale też musicie pamiętać, że nie budynki budują szkołę środowisko, budują młodzież, zawsze wspaniała młodzież, ponieważ właśnie poszukujecie swojego miejsca i nauczyciel musi być tym przywódcą, takim liderem, który pokaże dobre rzeczy, w którym kierunku należy zmierzać. I chodzi o to, żeby wykorzystać ten pobyt w szkole. Kiedy z panią dyrektor się spotkałem i powiedział mi, że do pierwszej klasy przyszło na 87 uczniów z biało-czerwonym świadectwem, to powiedziałem, nie zmarnujcie potencjału. Dbajcie o tą młodzież. A młodzież musi być dociekliwa, chcieć pozyskiwać wiedzę, bo stworzycie sobie lepsze możliwości na przyszłość. Ale też jest ważne, nie tylko sama edukacja, ale wychowanie o wartości, poszanowanie drugiego człowieka, wrażliwość, solidarność, również pomocniczość, że pochylimy się nad tym człowiekiem, który potrzebuje tej pomocy. Też właśnie nad tymi grobami, o których pani dyrektor mówiła, że gdzieś tam w Lesie Pilickim są pochowani nasi bliscy, burmistrz miasta, wielu, wielu innych, którzy stracili życie dlatego, że byli Polakami, że tutaj mieszkali i chcieli bronić swojej ojczyzny, że chcieli jej służyć. O tym trzeba pamiętać. W ciemię leży tam kamień grobowych pamiątek, a pod kamieniem krwawi się wspomnienie. Rok 1772. Grabież polskich ziem przez Rosję, Prusy i Austrię. Rok 1793. Grabież polskich ziem przez Rosję i Prusy. Rok 1795. Grabież polskich ziem przez Rosję, Prusy i Austrię. Polska znika z mapy Europy. W 1794 roku pod wodzą Tadeusza Kościuszki próbowano jeszcze zażegnać ostatni rozbiór. Lecz próba była daremna. Akt rozbiorowy stwierdzał, Królestwo Polskie odtąd zniesione będzie na zawsze i należy zlikwidować wszystko, co by przypominało jego istnienie. Kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami rosyjskim, pruskim i austriackim.
Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Ale dzięki patriotycznemu sercu naszych przodków najcenniejsze wartości zostały uratowane. A upragniony dla Polaków Dzień Niepodległości nadszedł 11 listopada 1918 roku. Niepodległość, trudne słowo. Może ono znaczy coś ważnego w naszym życiu. Kto mi wytłumaczy? Kto mi wytłumaczy? Thank you.
Został powołany pierwszy, przepraszam, żebym nie pomyliła słowa, Rada Tymczasowa Powiatu Bielskiego dla zapewnienia ludności spokoju i bezpieczeństwa w okresie przejściowym po opuszczeniu kraju przez okupantów. I było to właśnie 7 listopada 1918 roku. Powstały właśnie dwa komitety. Jeden powołujący pierwszą Radę Powiatu Bielskiego i drugi komitet powołujący naszą szkołę. Także panie starosto, święto starostwa dzisiaj też jest.